Nazywam się Antoni Noson. Jesteśmy w tej chwili na Opolszczyźnie w miejscowości Rozmierz, gdzie prowadzę wspólnie z żoną i córkami gospodarstwo rolne. Jesteśmy nastawieni na produkcję mleczną. Obecnie w gospodarstwie znajduje się 230 sztuk bydła, w tym 120 krów mlecznych. Rodzina Noson kupiła to gospodarstwo w 1770 roku. Ja gospodaruję jako szóste pokolenie. A teraz zapraszam na wycieczkę po gospodarstwie. Całe gospodarstwo składa się z czterech budynków hodowlanych. Główna obora, cielętnik i dwa jałowniki. W tym roku zakupiliśmy także ścielarkę do słomy, która pozwoliła nam zaoszczędzić ilość używanej słomy, a także czas obsługi zwierząt. Żywimy w systemie TMR opartym na paszach własnych, w tym kiszonka z kukurydzy i siano kiszonki. W celu poprawy jakości materiału zbieranego i także czasu zbierania materiału zakupiliśmy w tym roku przyczepę samozbierającą. Staramy się stosować najlepsze rozwiązania żywieniowe, które od 2001 roku zapewnia nam firma Josera. W celu poprawienia zdrowotności krów oraz polepszenia ich kondycji zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dodawki produktu Dairy Safe dla krów znajdujących się w grupie Fresh. Dairy Safe to pakiet substancji wspierających pracę wątroby, szczególnie tak ważnym czasie, jakim jest okres okołoporodowy. Produkt ten łączy w sobie kilka dróg działania, m.in. zmniejsza mobilizację tkanki tłuszczowej z organizmu, zapewnia optymalny poziom cukru we krwi oraz aktywnie wspiera usuwanie tłuszczu z wątroby. Na podstawie wyników stabulogramów po wprowadzeniu dodawki produktu Dairy Safe dla krów znajdujących się w grupie Fresh odnotowaliśmy wzrost dziennej produkcji średnio o ponad 4 kg. U krów znajdujących się w okresie okołoporodowym po wprowadzeniu Dairy Safe zaobserwowaliśmy znacznie mniejszą ilość występowania przypadku ketoz w odniesieniu do okresu przed wprowadzeniem produktu. Wprowadzenie Dairy Safe wpłynęło na kompleksową ochronę wątroby i zapewniło ogólną poprawę zdrowotności krów. W żywieniu krów warto stosować innowacyjne dodatki, dzięki czemu możemy wydłużyć okres użytkowania zwierząt. A to oczywiście przenosi się na wyniki ekonomiczne gospodarstwa. Mam nadzieję, że w przyszłości tradycje gospodarowania zostaną zachowane przez córki, które przejmą gospodarstwo przyszłości i dalej będą je rozwijać.